Samsonowicza to w mojej ocenie doskonałe też miejsce dla inwestorów, którzy chcieliby wynajmować mieszkania. Mamy tutaj kilkadziesiąt bardzo fajnych, takich kompaktowych, 35-metrowych lokali, dwupokojowych, z aneksem kuchennym. Zastanówcie się, czy właśnie w centrum jest, z jednej strony mamy stare osiedle Naukowskich, z drugiej strony mamy Fulmana i te nowe deweloperskie projekty, potem tam Diamentowa, Woronieckiego i tak dalej. Więc bardzo fajne miejsce, może nie pod studentów, ale pod rodziny, pod singli. Zastanówcie się, czy takie 35 metrów w waszym portfolio mieszkań na wynajem to nie jest ciekawa propozycja. Ja jestem przekonany, zapraszam, przemyślcie to.